to wielki dzień dla mieszkańców Małopolski, mieszkańców Krakowa. I chciałem podkreślić, że to wielki dzień dla Nowej Huty. Dzisiaj Nowa Huta ma dostęp do autostrady A4. Nowa Huta staje się jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc inwestycyjnych w Małopolsce. Pozwolę sobie powiedzieć więcej, w Polsce. Naszym celem jest to wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza Kraków. To jest to, na co czekają kierowcy z całej Polski. W ciągu 3 lat bez jednego miesiąca udało nam się zbudować ponad 4 km drogi ekspresowej wraz z tym imponującym obiektem na Wiśle. A dla całej Polski, dla całego regionu jest to jeden z ważnych odcinków drogi ekspresowej S7 łączące polskie porty z południem kraju i dalej z południową częścią Europy. Tutaj nawierzchnia asfaltowa jest dosyć innowacyjną nawierzchnią z wykorzystaniem gumy. Dodanie gumy do nawierzchni asfaltowej powoduje, iż nawierzchnia jest cichsza, bardziej ekologiczna. Ten odcinek to pierwszy krok na rzecz ograniczenia i dostępności obszarów miejskich dla ruchu tranzytowego i ruchu wysokotonażowego. To poprawa jakości powietrza, to poprawa standardu życia mieszkańców w zakresie ograniczenia hałasu, ograniczenia drgań przejeżdżających samochodów.